Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i cześć, znowuż. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji, czyli z przebudowy wiaduktów trasy Łazienkowskiej. Oczywiście znajduje się to w Śródmieściu. Jak widzicie na tym timelapsie, no tak mniej więcej trochę wiało. Tutaj przy nagrywaniu zdjęcia są mniej więcej jakoś sprzed tygodnia lub jeszcze z haczykiem. Co nie zmienia faktu, że tak mniej więcej wygląda przebudowa tychże wiaduktów. Aktualnie ruch odbywa się całkowicie tylko i wyłącznie po wiadukcie południowym. Wiadukt północny został całkowicie wyburzony już dosyć dłuższy czas temu, a aktualnie trwa budowa nowego. Są już niektóre słupy i tak dalej. Może jeszcze pokrótce, jak wygląda faktycznie przebudowa, co tu się zmieni i najważniejsze zmiany dla i zalety dla użytkowników. Po pierwsze, to będzie nowy wiadukt. Tutaj będzie mógł posłużyć na kolejne prawdopodobnie jakieś 50 lat dłużej. Mało tego, będą ścieżki rowerowe po jednej i po drugiej stronie wiaduktu i będą nowe przystanki autobusowe w okolicy, jak i również, tak jak mówimy, o tej ścieżce rowerowej będzie tutaj po prostu doprowadzona i lepiej poprowadzona w okolicy. Także to są chyba największe zalety i zmiany tutaj w okolicy, jeżeli chodzi o trasę Łazienkowską. Natomiast zetknijmy sobie teraz dokładnie, jak wygląda tutaj ruch. O ile widzimy dosyć ładnie, że samochody osobowe jeżdżą kulturalnie po swoich pasach, taksówki i autobusy i pojazdy dopuszczone mogą jechać środkiem. Natomiast po drugiej stronie cały czas nie widzimy drugiego wiaduktu. Widzimy też tutaj kontenery od placu budowy i zaplecza pochowane tutaj pod starym wiaduktem, który miejmy nadzieję, że się nie zawali w najbliższym czasie. No i na razie tutaj nie widzimy, o tam trochę dalej, już nowe słupy od nowego wiaduktu zaczynają się pojawiać. O ile samej nowej płyty jeszcze nie widzimy nigdzie, o tyle właśnie, tak jak mówię, o słupach już trochę możemy coś powiedzieć. Przejdźmy się teraz nad tutaj całością z tejże perspektywy. Tutaj odpowiadając może na pytanie, jeżeli ktoś by miał z Was, czemu nie ma przelotu bezpośrednio nad trasą Łazienkowską w tymże rejonie, czemu nie jest pokazany bliżej wiadukt od tamtej strony, jest to powiązane oczywiście z tym, że w okolicy jest Sejm i tam pozwolenie na lot pewnie by czekało z miesiąc co najmniej, a ja aż tyle czasu wcześniej nie planuję zwyczaj nagrywania odcinków. Plus minus też taki ważny element, mógł padać deszcz tego dnia, więc po prostu nie mam zdjęć z tamtej strony, co nie oznacza, że nie planuję. Planuję, jakieś pozwolenie może uda mi się kiedyś zrobić, na razie wszelkie próby zostały odrzucone, ale w najbliższym czasie pewnie ponowię te próby. Co nie zmienia faktu, że tutaj dolatujemy sobie do przystanku, bo o rondzie trochę później powiem, bo ronda aktualnie tutaj na dole nie ma przy ulicy Myśliwieckiej 357, jak to powiem. Co nie zmienia faktu, że jak widzicie, tutaj przystanek autobusowy cały czas jest nieistniejący, ale powoli tutaj zmieniają się sytuacje, jeżeli chodzi już o zjazdy dla rowerów, jak i również zejścia, bo będą tutaj schody, jak i również windy bezpośrednio na ten przystanek. Dalej widzimy klasyczny kotaczek. Jeżeli się zwęży całą ulicę, w której były trzy pasy, do dwóch, z czego jeden to buspas, no to nic dziwnego, że będzie korek. Jeszcze jak dodajmy do tego, że buspas jest na pośrodku, to już mamy idealne kombo. No dobrze, więcej o tym przystanku, bo tutaj zaczynam gadać o nieistotnych rzeczach jak korki, a chodzi tutaj tylko i wyłącznie o to, jak wygląda budowa. No to jak widzicie, tutaj są podjazdy po jednej i po drugiej stronie, takie ładne, wyprofilowane. Tutaj w tym miejscu po prostu skarpa będzie miała tutaj pionową ścianę, no i będzie dosyć łagodny podjazd dla rowerzystów. Obok widzimy takie powoli wystające już wejścia, właśnie po schodach. Będzie można wejść od tej strony na przystanki autobusowe. Od drugiej strony będzie ta winda, o której powiedziałem, jak dobrze pamiętam. No i tak to mniej więcej będzie wyglądać. Oczywiście mnóstwo zieleni, nowych drzewek i tak dalej, o tym chyba nie muszę mówić, bo wiecie, kto jest prezydentem aktualnie Warszawy. Co nie zmienia faktu, że jeśli tutaj sobie lecicie od tej strony, to zwróćcie uwagę, jak widać dokładnie, że wiadukt południowy jest, wiaduktu północnego nie ma i widzimy te nowe słupy. Pojawiają się tam dalej, widzimy dopiero zbrojenie, czyli powoli się pojawia, jeszcze nie jest zalana, czy konstrukcja mniej więcej podobnie jak przy tutaj moście,
się pojawiają te słupy, filary. No dobrze, tak jak mówiłem, tu jest właśnie to wejście po schodach, które będzie. Będzie oczywiście tutaj przejście dla pieszych przez ścieżkę rowerową, ale to jest nieuniknione tutaj. Łagodny podjazd dla rowerzystów, po schodach będzie dojście na przystanek autobusowy. Tu jak widzimy jest jeszcze stare są schody do przystanku autobusowego, jak i również stara wiata, która jest aktualnie w żaden sposób nieużywana. Czeka na przeniesienie na nowy przystanek. Mamy dalej zatoczkę z tego przystanku, ale aktualnie to jest po prostu pas, gdzie jeżdżą samochody. No i stary wiadukt i druga jezdnia, której aktualnie całkowicie nie ma. Widzimy miejsce po starej wiacie. Wiaty, jak z tego co pamiętam, nie ma, została wywieziona. Jest gdzie indziej teraz prawdopodobnie. No i widzimy też tutaj właśnie to miejsce, gdzie jest już przygotowane powoli pod nową jezdnię. Ale zanim to się też tutaj rozpocznie, to jeszcze oczywiście trochę poczekamy. Zastanawiam się w sumie, co jest w tym czarnym kontenerze. I nie wiem, czy w nim nie ma przypadkiem właśnie schowanego może tego obiektu, przy którym się zwyczaj siedzi, potocznie zwanego wiatą przystankową. No, no dobrze, tutaj widzimy też właśnie dalej zjazd i tu jest akurat jeszcze jedna ciekawostka rzecz, o którą wam zaraz pokażę przy przystanku, ale najpierw podlot z drugiej strony, żebyście nie zapomnieli, z drugiej strony są wieżowce Warszawy. No i zobaczmy, jak tutaj wygląda pierwszy słup, czyli początek wiaduktu. Od tej strony zbrojenie już widzieliśmy jakiś czas temu, jak było. Jest teraz całkowicie zalane i widzimy powoli tutaj wypełnienie w postaci odpowiednich warstw piachu tutaj, aby to się całkowicie utrzymało. Widzimy tutaj jedną koparkę. Ja zazwyczaj latam w weekendy, więc zbytnio dużego ruchu tutaj nie zaobserwujemy. Ale to jest to, co mnie najbardziej ciekawiło. To jest tutaj zjazd, który będzie prowadzony. Jak widzicie, tutaj jest jeden słup. I on będzie się łączyć właśnie tutaj z zjazdem, albo nie, to z tą właśnie ścieżką rowerową, aby rowerzyści mogli wjechać tam dalej na trasę. Jak widzicie, będzie taki jeden mały fragment faktycznie wiaduktu. Nie spodziewałem się go tutaj, ale po prostu jest tak mało miejsca w tymże rejonie, że tak to zostało zrobione. Przy okazji widać teraz cień drona, jakbyście byli ciekawi. No i całe te przystanki od drugiej strony. Dobrze, o przystankach dużo już opowiedziałem. Jak tam wygląda budowa z tej strony? Widzimy pierwszy od naszej strony teraz słup, pojawia się dopiero tutaj szkielet jego. Pręty wystają, nie jest jeszcze całkowicie jakkolwiek zalany. Widzimy, że rowerzyści i pieści mają tutaj przejście, jest jeden przejazd samochodowy. Następnie dalej widzimy wyburzony fragment wiaduktu oraz kolejne słupy, które mniej więcej już wyglądają całkiem znacznie. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i chyba nawet piąty. Później mamy długą przerwę i kolejne fundamenty już nawet z zalanym właśnie tutaj prętami, na których będzie się opierać w całości nowa konstrukcja. Nie mamy żadnych nowych fundamentów jeszcze z tego co widzę na środku ronda, to akurat ciekawe, pewnie tutaj później to będzie powstawać. No i powoli już zaczynają się zjeżdżać duże elementy prawdopodobnie od budowy już samej płyty nowego wiaduktu, więc możemy tego się spodziewać, że w najbliższym czasie również i to zacznie się pojawiać w tymże rejonie. Także miejmy nadzieję, że będziemy mogli to zobaczyć wszystko w najbliższym czasie i w sumie możliwe, że jeszcze z trasy Łazienkowskiej w najbliższych dniach zobaczycie film, a raczej live, bo możliwe, że tutaj się zakręcę, aby wam trochę pokazać, jak to wszystko wygląda i żeby nie było, że jest wszystko fajnie i ładnie, a jednak 5000 subskrypcji już jest, za co wam jeszcze raz bardzo dziękuję. No i właśnie z tej okazji będą live'y z różnych inwestycji w Warszawie. 5 dni, 5 live'ów, oczywiście w zależności od tego, jak będzie z pogodą, live'y będą mogły być przesuwane. Pierwszy live będzie już jutro z budowy metra na Brudnie. Rano będzie film, taki ładny jeszcze, ze zdjęciami, jak tam wygląda budowa na Zaciszu i Kondratowicza, a później po południu, około godziny, no tak 17, rozpocznie się live, taki mniej więcej półgodzinny, żebyście mogli zobaczyć. Więc zapraszam was bardzo serdecznie, ale jeżeli ten film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzień zmaczek, a my tymczasem kończymy to wydanie warszawskich inwestycji, lądując wśród drzew. Cześć!